13 listopada. Opuszczamy uroczysko. Mamy dzisiaj 5 samochodów. Jedziemy stąd w kierunku Gierłoży. Będziemy zwiedzać Wolfszance. Dobra, lecimy. Siadać, od środy do soboty lodówka nie wychodzi z samochodu. Cały czas pracuję sobie w aucie. I mam 12, teraz 12 V mi pokazuje. A było więcej, 8 stopni. Także cały czas ten mój nowy system, tych baterii, które tam są, cały czas to testuję pierwszy raz i widzę, że system się sprawdza. Szlak frontu wschodniego I wojny światowej. Cmentarz po nim wojenny. W środku niczego. Ale część jest opisana, nie? Czwarty KLK.LDV. First Deutsche Soldaten fielen im Gefecht bei Sauerbaum w 14 roku. A tam dalej prawosławny Sowiety. Opowiem o tej historii dworca. Tu zresztą macie opis wizyty Mussoliniego, tak, bo tak się złożyło, ale to później. To co? Palimy maszynę i w period, tak? Pojechali. Pojechali. Ona już tu była, przepraszam, ale modernizacja tej drogi to nastąpiła w momencie, gdy... wyrywane z tej mega, mega potężnej konstrukcji. Miał to być monolit, no nie ukrywam, około 10 ton trotylu w tym przypadku zrobiło swoje. Ja zaraz wam o nim troszkę. Ale wielko, to wulgarne jest. A to dwa są głosy. Ale zanim opowiem, ja wyskoczę, dajcie mi jeden dobry telefonik, okay? I ja was tu odfotografuję w tle. Ten schron to robi mega fajną robotę wizualną. Wchodzimy? Długość 65, szerokość 50, tak prawie, więc największy bunker tutaj 250 metrów kwadratowych po
obrysie zewnętrznym na ziemi. To ciekawe, jakbyśmy otworzyli każdą taką czy inną książeczkę, broszurkę czy informację w internecie chociażby, to napisano będzie, iż był to schron ogólnego użytku. I to jest dobrze przetłumaczona nazwa własna, bo schron ogólnego użytku, przeznaczenia. Ten kawałek, który się przestawił, stoi, to stoi jak gdyby na swoim miejscu, ale już te śledyka nie. I zobaczcie, popatrzcie skalę tego zniszczenia. Rozpierducha na maksa. Około 10 ton. Nie powiemy wam dokładnie, bo to ciężko jest wyliczyć jednak, ale około 10 ton trotylu niszczy tą mega dużą konstrukcję. A teraz chodźcie, tutaj wam też pokażę. Poorane zabezpieczenie. Bo co jest ta blacha, te wzmocnienia, te teowniczki, przepraszam. Żeby nic tam na głowę nie spadało przy gdzieś tam ruchach, prawda, przy potężnym nalocie. Zobaczcie, pohartowane, porane, tam nie, tam mniej, a tam w ogóle już nie. I lewa, prawa strona wybrana. Nie. 44 rok, ja mówię. I to są miliony resmarek, materiały i tak dalej, ludzie. I dobrze, bo to po pierwsze, jak ludzie nie trafia na pierwszą gdzieś na linię frontu, czy w ogóle, ten potencjał. Ale po drugie, patrzcie, jaką mam fajną robotę sobie wymyśliłem. Dzięki tym Bogu. Mam oczy. To nie są szczegółeś, nie? Chodźcie. Wmurować taką amortyzację z białej cegły to jest trochę problem, bo to jest też czasochłonne. Patrzcie, spada jakaś tam bomba, powiedzmy ta szynska. I ta warstwa tej białej cegły to jest taka rola amortyzacji. Ona zniweluje też część tego ciśnienia, tego uderzenia przede wszystkim pierwszego, tak? To czasami drewno się stosuje. Też, no ale to zrobili akurat tak, nie? Drewno bardziej absorbuje, nie? No ja nie jestem konstruktorem, wiesz, z organizacji TOGA, więc ja ci nie powiem dlaczego tak, bo tak wyliczyli, tak zrobili. Że drewno tak jest bardziej się rozpada, nie? Zobaczcie efekty. Sudety mi to przypomina. Nie? Ja mówię, a la kotlinka kłodzka. No, naprawdę. Tylko, że są kanciaste, a tam są obłe. Tutaj jeszcze jest szybko z tego. Dlatego, że tu mamy budynek administracyjny, a tam bunkier organizacji TODA, najfajniejszy. Długi w kształcie litery T, jak TOD. Zaadoptowali to ruskie, nie? Czy widzisz, tam na przykład po wojnie w połowie były magazyny. Te schrony lekkie w pierwszej strefie też wykorzystywano jako na magazyny. Tak samo było w Amerykach. Te lżejsze konstrukcje były, do dzisiaj są magazynami też część nich przecież. Nawet sery trzymano w Amerykach. Także no, potencjał jest, był, tak na pewno. No. Niektórzy twierdzą, że gdyby Hitler nie wysadził, to może tu nie byłoby Polski, bo Stalin by zajął. Bo te schrony, powiedzmy, że jakieś tam wymogi poprzeci tam adaptacji by spełniały w przypadku gdzieś tam ataku jądrowego, no nie bezpośredniego, ale gdzieś tam wybrali coś tam, no. Tak mówią, ale ja wiem, czy nie. No Amerykę, zobaczcie, Rusy nie zajęli jednak, tak. Znaczy, proszę pana, są czynne, ale ja dzisiaj mam grupę taką zlecową i w tej chwili... To wygląda jak taka kruszonka, no, że ten, nie? Ale wiesz co? Na ciasto. Zobacz, jakie to wszystko jest mocne. Nie? Że to... Bo jest taka pajęczynką powiązane. Nie? Jak pustnik z tym, Berlin zdobywali. Trzeci. Podwórkę! Podwórkę!
fasady były drewniane, tak, wodorówka. Nasi dali już betonowe, oczywiście zawsze na połączeniu dwóch odcinków szyn idą podwójne podkłady drewniane, prawda? Z terenówkami. Dobrze, że Toyota w tyle. Taką wiecie maskownicę jeszcze muszę tutaj wyciągnąć, takie pierdoły. Swoje takie prace po tym, tak? W wolnym czasie. Ja przepraszam, proszę Państwa, to nie jest obiekt do zwiedzania. Przepraszam. Mam grupę przyjaciół, więc... Kilofek. Kierownica. No to jest faktycznie... Nie, Artur! Jakbyś postawił tak go przy Toyocie. Ja. Ta. Grubera. Krok szybki, bo poprosił Grubera z preferencji tak zwanych seksualnych. No, posłuchajcie, muszę wam coś się pokazać. Z poruszykiem Grubera. Wnętrzny. Chodzi o to, jak taka szóstka pierdyknie, to przecież te ciśnienie, ta detonacja gdzieś też się musi rozprężyć. Priorytetem jest szczelność tego schronu w środku. I on musi być szczelny. Bo walnie szóstka, za chwilę spadną bomby gazowe, trujące, no i po robocie. A więc korytarz pełniłby rolę takiego zaworu bezpieczeństwa. No i zobaczcie grubość, co? Zewnętrzne. Delatacja. Wewnętrzny bunkier. Jeszcze trochę jest, dobra. Pomiędzy ścianami są pierwszego i zewnętrznego, ale także na górze, bo to się wszystko przesunęło, też cegła, organizacja dodatkowa. Urobek skalny, spółka dzisiejszej Polski, z gór. To jest odrzut, ale tutaj w tym przypadku on spełniałby ważną rolę amortyzacji. Zobaczcie, jakbyśmy wzięli zwykłe kamyczki ze żwirowni, jak to się mówi, one są takie okrągławe, jak to się mówi. A więc gdybyśmy je zabezpieczyli siatką, ułożyli, to one się szybko rozejdą przy nacisku tego zewnętrznego przy eksplozji do potężnej bomby, tak? To się klinują. A te są w miarę płaskie, więc te są różne. One tak, chodzi o rozprężenie tej siły amortyzacji. Wieżyczki do ostrzału, a tu jest nawet wejście, schody są. No tu jest. Tu i na każdym narożniku. Tam coś. A tu tory są kolejowe. A tu się wchodzi i tutaj jest... Pa. A tu się chował. Nie. Tak? No żeby tam wejść, to tam musiał tędy z ten, nie? Tędy wchodził. Tu rozporcjowało. No tu jaka wielka, kurde. Jaka wysokość, zobaczcie. Na bunkry oficjalnie nie można wchodzić. To jest wejście nieoficjalne. Tam też są te? Tu jest, nie wiem, coś potężnego. Warto to zobaczyć. I tam też. To jest to samo. Wejście jest? Nie. Tędy trzeba. I co tu mogło być? Armata tu jakaś stała? Chyba tak, co? Taka to...
stopa taka jakby zrobiona jest. Jaka widoczna, fajny, jakby fajny punkt widokowy tutaj na te obiekty nawet. Na teren, teraz jak drzewa są, nie ma liści. Ja nie widziałem żadnej tabliczki. Czujemy się jak w Sudetach. Góry Stołowe, Błędne Skały. Przejścia takie właśnie. Coś podobnego. Podwyższony bok, upust na koszuleczkę i izolacja zasmołowana. Dach. To buda. Wciskano, to co wciskano, no tak było, jest lepiej, bo jest latebra. Oni to odkryli, okazuje się, że właśnie wejście jest przepisowo z tej strony. No kawał historii na pewno. Pytania? Brak. I za to was lubię. Przejście, robimy przejście, tak? Przez rybę, czy nie? Jak to się i mówi? Też zobaczcie te uszy, trochę inne, to szczegół, no ale nie wolno, też ale lecim. Do szatek właśnie. Nie idźcie za mną. Nie idźcie za mną. Domena. I tam jest dwójka, już nie będziemy drałowali. Gdzie dokonano służb odprawy służby wewnętrznej? No zamachnąć teraz w tym miejscu. To tam. To dzięki za wszystko i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, na razie.